Tak mógł wyglądać banknot 500 zł ze świętą królową Jadwigą. Polskie banknoty obiegowe mają bogatą symbolikę historyczną. Wiele elementów ikonograficznych można zidentyfikować jako przedstawienia konkretnych miejsc czy przedmiotów. Również jeśli chodzi o postacie królów, to można prześledzić, skąd zostały zaczerpnięte ich wizerunki. Portret królowej Jadwigi jest wzorowany na rzeźbie z jej sarkofagu z katedry na Wawelu, wykonanego przez Antoniego Madejskiego. Po prawej stronie widzimy berło i jabłko. Są to przedstawienia insygniów królewskich z Grobu Świętej. Okazało się, że były wykonane z pozłacanego drewna. Może dlatego, że kosztowności Jadwiga przekazała na odnowienie Akademii Krakowskiej. Z lewej strony znajdują się gotyckie ornamenty, charakterystyczne dla epoki. Za głową królowej, prześwitujące przez welon, widać lilię Andegawenów, rodu, z którego pochodziła święta. Druga strona banknotu. Po lewej widać budynek Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspieranego przez królową Jadwigę. Na środku herby rodu Andegawenów z lewej strony i Jagiellonów z prawej. Napisz w komentarzach, czy wolisz, żebym zrobił filmiki o tym, jak mogły wyglądać banknoty innych nominałów, czy o symbolice banknotów, które weszły do obiegu. Zapraszam do obejrzenia innych filmików, na przykład o tym, jak mogły wyglądać złote monety przedwojenne, czy o tym, co odnaleziono w nieoznakowanym pudełku w Mennicy.